Annuncio bobis gaudium manium. Abemus papam. Zaśnięcie Matki Boskiej. Katecheza Świętego Jana Pawła II, wygłoszona 25 czerwca 1997 roku. Wypowiedzi na temat kresu ziemskiego życia Maryi Sobór, posługując się pojęciami z bóli definiującej dogmat Wniebowzięcia. Stwierdza: Niepokalana Dziewica, zachowana wolną od wszelkiej skazy winy pierworodnej Dopełniwszy biegu życia ziemskiego, z ciałem i duszą wzięta została do chwały niebieskiej. W tej formule konstytucja dogmatyczna Lumen Gentium, wzorem mojego czcigodnego poprzednika, Piusa XII, nie wypowiada się na temat śmierci Maryi. Pius XII nie zamierzał wszakże negować faktu śmierci, nie uważał jednak, że byłoby stosowne uroczyste potwierdzanie śmierci Matki Boskiej jako prawdy obowiązującej wszystkich wierzących. Niektórzy teologowie utrzymywali, że dziewica została zachowana od śmierci i z ziemskiego życia przeszła bezpośrednio do niebieskiej chwały. Jednakże opinia ta pozostała nieznana aż do XVII wieku. Podczas gdy powszechna tradycja głosi, że poprzez śmierć Maria została wprowadzona do niebieskiej chwały. Czy jest możliwe, że Maryja z Nazaretu doświadczyła w swoim ciele dramatu śmierci? Po rozważeniu przeznaczenia Maryi i jej stosunku do boskiego syna, słuszną wydaje się odpowiedź twierdząca. Skoro umarł Chrystus trudno byłoby zaprzeczać śmierci jego matki. W ten sposób rozumowali ojcowie Kościoła, którzy nie mieli co do tego wątpliwości. Wystarczy przytoczyć słowa świętego Jakuba Saruk, według którego. Kiedy dla Maryi nadszedł czas pójścia drogą wszystkich pokoleń, to znaczy drogą śmierci, chór dwunastu apostołów zebrał się, aby pogrzebać dziewicze ciało błogosławionej. Święty Modest z Jerozolimy, który obszernie wypowiada się na temat błogosławionego zaśnięcia, chwalebnej Bożej Rodzicielki, kończy swoją pochwałę gloryfikacją cudownej interwencji Chrystusa, który ją wskrzesił z grobu, aby przyjąć ze sobą do chwały. Święty Jan Damasceński pyta, jakże to ta, która podczas porodu wzniosła się ponad wszelkie granice natury, teraz poddaje się jej prawom i jej niepokalane ciało zostaje poddane śmierci i odpowiada trzeba było aby śmiertelna część została złożona by oblec się w nieśmiertelność bo również pan natury nie odrzucił doświadczenia śmierci umiera on bowiem według ciała i poprzez śmierć niszczy śmierć zepsucie ogarnia niezniszczalnością a umieranie czyni źródłem zmartwychwstania. To prawda, że w objawieniu śmierć ukazana jest jako kara za grzech. I choć Kościół głosi, że Maryja została zachowana od grzechu pierworodnego, na mocy szczególnego przywileju Bożego, nie znaczy to, że otrzymała ona również cielesną nieśmiertelność. Matka nie jest większa od Syna, który przyjął śmierć, nadając jej nowe znaczenie, i, przemieniając ją w narzędzie zbawienia. Maria uczestnicząca w dziele odkupieńczym i zjednoczona ze zbawczą ofiarą Chrystusa, mogła podzielić cierpienie oraz śmierć dla odkupienia ludzkości. Również do niej odnoszą się słowa Seweriusza z Antiochii o Chrystusie: Jakżeż mogłoby mieć miejsce zmartwychwstanie bez uprzedniej śmierci? Aby uczestniczyć w Chrystusowym zmartwychwstaniu? Maryja musiała przede wszystkim podzielić jego śmierć. Nowy Testament nie wspomina o okolicznościach śmierci Maryi. Milczenie to skłania do przypuszczenia, że nastąpiła ona w sposób zwyczajny, nie zasługujący na żadną szczególną wzmiankę. Gdyby tak nie było, czyż wiadomość o tym mogłaby nie dotrzeć do współczesnych i w jakiś sposób do nas? Jeżeli chodzi o przyczynę śmierci Maryi, Bezpodstawne wydają się opinie wykluczające w jej przypadku przyczyny naturalne. Ważniejsze są próby odtworzenia duchowej postawy dziewicy w chwili jej odejścia z tego świata. W związku z tym święty Franciszek Salezy utrzymuje, że śmierć Maryi jest następstwem miłości. Mówi on o umieraniu w miłości, z powodu miłości i z miłości. I twierdzi, że Matka Boska umarła z miłości do swego syna Jezusa. Niezależnie od tego, jaka przyczyna organiczna i biologiczna spowodowała z fizycznego punktu widzenia koniec życia ciała, można powiedzieć, że przyjście do innego życia było dla Maryi dojrzewaniem łaski w chwale. Toteż w tym właśnie przypadku można było pojmować śmierć jako zaśnięcie. U niektórych ojców kościoła znajdujemy opis epizodu, w którym Jezus przychodzi w chwili śmierci matki, by wprowadzić ją do niebieskiej chwały. Przedstawiają oni zatem śmierć Maryi jako wydarzenie miłości, które doprowadziło ją do spotkania z boskim synem, by dzielić jego nieśmiertelne życie. Ukresu ziemskiej egzystencji doświadczyła ona podobnie jak Paweł, a nawet bardziej niż on pragnienie odłączenia się od ciała by być na zawsze z Chrystusem doświadczenie śmierci wzbogaciło osobę Maryi Panny mając udział w powszechnym losie ludzi potrafi ona z większą skutecznością otaczać swym duchowym macierzyństwem tych którzy przeżywają ostatnią godzinę życia